Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Henryk Malesa, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Trzecich Płockich Dni Fotografii i jednocześnie prezes zarządu Fundacji Fotografia Polska. Dzień dobry. Panie Henryku, we współczesnym świecie możliwość wykonania zdjęć ma praktycznie każdy z nas, każdy, kto posiada chociażby smartfona. Co stanowi o tym, że dana osoba jest właśnie fotografem, artystą, a nie tylko utrwalaczem chwili? To jest trudne pytanie, natomiast to można by było rozpatrzyć w kontekście takiej sytuacji, że dzisiaj każdy i pewno zawsze każdy miał bezpośrednią możliwość zakupienia kredek lub farbek i pędzli, a artystów jest niewielu, ale każdy mógł kupić i próbować. I to samo jest z fotografią. Oczywiście żyjemy w kulturze obrazkowej z racji postępu technologicznego, ale jak gdyby zdjęcia, które są robione i robią je ludzie, którzy mają jakiś dar, żeby to dobre zdjęcie zrobić i zostają artystami, to chyba się odróżnia, że jednak te zdjęcia są bardzo przemyślane, są robione w pewnych cyklach lub projektach i co nie wyklucza, że ktoś ze smartfonu może zrobić znakomite zdjęcie, ale ktoś może pociągnąć pędzlem po papierze i zrobić furorę, ale mi się zdaje, że to... Mówię, przez ten pryzmat patrząc, to jednak trzeba trochę pracy, żeby zostać artystą. Powtarzalność w tej... Artystą, fotografem po prostu. No tak, o tym wspomniał pan o malarzach. Ja pamiętam ze szkoły podstawowej obraz, którego kazano nam się uczyć, czarny kwadrat na białym tle. Tak, no, pewnie jest w tym pewnie artyzm, natomiast z naszej perspektywy było to bardzo proste. Fotografią zajmuje się pan już od wielu lat. Czy w pana kolekcji jest jakieś zdjęcie wyjątkowe dla pana i z jaką sytuacją się wiąże? Więc proszę pani, na pewno mam zdjęcie wyjątkowe. To jest pierwsze zdjęcie mojego syna. To jest zdjęcie bardzo wyjątkowe dla mnie, bo to było pierwsze zdjęcie, które zrobiłem, bodajże na pierwszej kliszy, i sfotografowałem mojego syna, który miał tam 6 miesięcy. To było strasznie dawno temu, w 1974 roku to zdjęcie zrobiłem. Biorąc pod uwagę, że jestem 76 rocznik, to śmiem powiedzieć, że to było nie tak dawno temu. I to jest wyjątkowe zdjęcie. Natomiast z całej kariery fotograficznej mam zdjęcia, które bardziej lubię. Mam zdjęcia, które sobie dla siebie prywatnie cenię. Natomiast nie mam takiego zdjęcia w związku z tym, że ja przez wiele, wiele lat fotografowałem jazz. Także mam zdjęcia, które budzą we mnie sentyment, jak zdjęcia Rona Cartera, któremu robiłem album, jak zdjęcia naszego Ptaszyna Wróblewskiego, czy pana Tomasza Stańki i kilku jeszcze światowych muzyków, z którymi miałem okazję rozmawiać. To raczej pozostaje w sferze właśnie takiego sentymentu do jakiegoś zdjęcia. Tak jak mam wielki sentyment do zdjęć, które fotografuję od pewnego czasu, czyli trochę fotografii studyjnej, trochę realizacji takich projektów, które sobie wymyślam i przez rok, dwa, trzy potrafię realizować, ale nie mam takiego zdjęcia, za które dałoby mi się posiekać. No teraz fotografia pewnie się zmieniła w stosunku do tego, jak pan zaczynał. Czy wtedy było
te zdjęcia miały większą duszę niż teraz, bo słyszałam takie opinie właśnie, że to, co było wywołane na tych kliszach, to jednak wymagało co prawda więcej pracy od fotografów, natomiast no, jednak jakaś tam większa dusza w tym się znajdowała. Wie pani, no, wokół każdej sztuki krążą takie legendy, ponieważ weźmy choćby fotografię, to zawsze były dwie grupy dzielone po 50%. Jedna grupa, która kupowała nowinki fotograficzne i mówiła, o teraz jest fajnie, będzie lepiej. I druga, która mówiła, że nie, to koniec, kończy się fotografia, nie będzie już fotografii. I tak do dzisiaj zostało. Jest grupa, ja bardzo szanuję fotografię analogową. W tej fotografii analogowej się uczyłem. Tą fotografię analogową robiłem do 2005 albo 2006 roku. I uważam, czy ta fotografia ma większą duszę niż zdjęcie zrobione aparatem cyfrowym? Nie, pewnie nie. Fotografia analogowa miała więcej tajemniczości, dlatego że nie mieliśmy zdjęć momentalnych. No później był Polaroid, ale on nie był wykorzystywany przez fotografów. Miała więcej tajemniczości, bo się robiło film, się jechało, wywoływało i się nie wiedziało, co tam na tym filmie się wywoła. No właśnie, nie było wiadomo, czy co tam wyszło natomiast, z tego zdjęcia. Natomiast wie pani, to jest strasznie fajna tajemniczość, tylko nikt nie bierze pod uwagę, że człowiek jechał, pracował, załóżmy, cały dzień, robił sobie dwa lub trzy filmy, przyjeżdżał i okazywało się, że żadne zdjęcie nie jest dobre. Więc prześwietlenie kliszy albo coś tam wpadło. W każdym razie no nie to, co nam chodziło. Dzisiaj ja mogę podejrzeć na ekranie, a w studiu jak robię zdjęcia studyjne, to mam ustawiony laptop z dużym ekranem, gdzie w każdej chwili, bo przenoszę z aparatu bezpośrednio na ekran, gdzie widzę, czy to jest o to, o co mi chodziło, czy nie, czy ja muszę światło zmienić, czy coś. Także była duża niewiadoma. A ta historia z tą duszą, to dotyczy chyba zdjęć jeszcze starszych. Jeszcze z XIX wieku, z przełomu wieków, jak się ogląda zdjęcia, które były robione specjalnymi technikami, gumą, bromolejem, tam Van Dyckiem, czy obojętnie takie stare techniki, jakie były stosowane, no to wtedy rzeczywiście, bo to nad tym zdjęciem bardzo długo trzeba było pracować, ale ono ma wtedy duszę, kiedy ma się świadomość, z jakiego ono okresu jest i się zna trochę fotografii. I się mówi, no rzeczywiście, to jest piękne zdjęcie. Ale i teraz piękne zdjęcia powstają. Czego to wodem? Są trzecie płockie dni fotografii. Kto wpadł na ten pomysł, żeby zorganizować takie wydarzenie w Płocku? Jaka jest geneza tego wydarzenia? Proszę pani, geneza jest bardzo prosta. Kiedyś sobie pomyślałem, kończąc swoją zawodową karierę, że w Płocku był niejaki doktor Maciesza. To był prekursor polskiej fotografii. Prekursor w tym sensie, że napisał pierwszą historię fotografii. Co prawda ona tylko obejmowała XIX wiek, drugą połowę XIX wieku. No ale było to wydanie i on zresztą był w fotoklubie polskim bardzo ważny. I pomyślałem sobie, że Płock jest bardzo fajnym miastem na fotografię, bo był Maciesza. Maciesza, który zostawił swoje zbiory w Towarzystwie Naukowym, w Muzeum Mazowieckim, część jego zbiorów jest. Więc uznałem, że to będzie bardzo dobrze i to był jeden element, ale drugi element, chyba równie ważny, był taki, że postanowiłem powołać taką fundację, która będzie się zajmowała fotografią polską. Dlatego, że obserwując, a żyję i w tym środowisku, i obserwuję wystawy,
Bardzo dużo pokazujemy fotografii w Polsce. Mamy dni, miesiąc fotografii w Krakowie, dni fotografii, wiele różnych łódzkie dni fotografii, w Poznaniu jest impreza, ale na wszystkich tego rodzaju pokazach właściwie przeważają fotografowie zagraniczni. Równie dobrzy, genialni, z przepięknymi zdjęciami. Natomiast mało jest tej polskiej fotografii, a polska fotografia jest bardzo ważna dla fotografii światowej, jest ceniona w fotografii światowej i pomyślałem sobie, że zrobię takie płockie dni fotografii dla rozpędu, gdzie będziemy pokazywać tylko polskich fotografów, gdzie będziemy chcieli pokazać fotografującą młodzież, gdzie robimy konkurs, ogólnopolski konkurs fotograficzny. I właśnie pokazywać polskich wybitnych fotografów. Przeważnie to są członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików. Zresztą SPAF jest naszym patronem, żeby zrobić, oczywiście myślimy dalej, bo chcemy w najbliższym czasie, nie wiem kiedy to się uda, bo to jest, jak pani się orientuje, wiele czynników na to wpływa, chcemy zrobić Biennale Polskiej Fotografii w Płocku. To jest impreza, która jest trochę szersza, obejmująca większy zakres. My dzisiaj pokazujemy jednego mistrza, a mamy przy 15 wystawach, ale takie Biennale Polskiej Fotografii musi pokazać taką historię dobrą, musi zawierać wykłady, warsztaty. No musi być to impreza. Święto polskiej fotografii. Święto polskiej fotografii. I tak, wpadłem na ten pomysł, udało mi się, znalazłem kilku ludzi, którzy mówią, fajny pomysł, możemy z tobą popracować. To bardzo się cieszę, że się udało to zorganizować. A co zaplanowaliście podczas tych trzecich płockich dni fotografii? Trzecie płockie dni fotografii są naprawdę bardzo dobre. Te trzecie płockie dni fotografii to przede wszystkim wystawa Pawła Pierścińskiego, wielkiego, wielkiego polskiego fotografa, ciągle chyba niedocenionego, twórcę Szkoły Krajobrazu, z Muzeum w Kielcach porozumieliśmy się i Muzeum Kieleckie udostępniło nam oryginały prac Pawła Pierścińskiego. Ja osobiście znałem Pawła Pierścińskiego, byliśmy kolegami w SPAF-ie, więc to jest dla mnie i zaszczyt, i wielka przyjemność, że mogłem się dogadać z muzeum i otrzymać te oryginalne prace. Nie musieliśmy je drukować od nowa. Tylko to są oryginały, które Pierściński z tyłu każdy oryginał podpisał. Niesamowita sprawa. To będzie w muzeum i w muzeum także pokazujemy Romka Chryciowa z jego metalowymi fotografiami. To jest 20 fotografii wielkoformatowych robionych od nowa na podstawie fotografii z przełomu wieków. Wszystko jest na metalowej blasze i w metalowych ramach. Naprawdę warto zobaczyć. W Płockiej Galerii Sztuki, bo ja będę tak od razu wymieniał, gdzie co wiszę, wisi czterech artystów, wisi cyanotypia Kasi Kryńskiej, znakomity pamiętnik Iwony Germanek, aktorzy Sergiusza Sachno i taka fotografia, jak gdyby, która... każe się zadumać nad zestawami zdjęć, to okruchy Piotra Speka. Tam wiszą cztery wystawy. Następnie Dom Darmstadt, tutaj niedaleko. Dom Darmstadt będzie pokazywał
Piotra Jaksę. Piotr Jaksa jest operatorem filmowym i fotografem. Bardzo dobrym, bardzo znanym. Piotr Jaksa pokazuje Cinematographers, czyli największych operatorów filmowych świata, portrety ich. I to będzie w Domu Darmstadt i w Domu Darmstadt będzie wisieć również wystawa pokonkursowa. W tym roku był konkurs, są 3 nagrodzone miejsca plus bodajże 17 laureatów, których jury doceniło, żeby mogło pokazać w czasie trzecich płockich dni swoje fotografie. I to będzie w tym. W MDK-u wisi Jarek Wierzbicki ze swoją fotografią jazzową. Jako ciekawostka, że Jarek Wierzbicki dał zdjęcia z oryginalnymi autografami muzyków, których fotografował. Więc ci, co się interesują jazzem i muzyką, no to dobrze pójść zobaczyć tych ludzi i zobaczyć ich autografy. Mamy jeszcze takie pojedyncze wystawy. A nie, jeszcze podwójna wystawa jest w Liceum Plastycznym. Tam będzie wisiał Mirek Iskra. To jest twórca, który robi fotomontaże. Część zdjęć Mirka Iskry jest no, całkowicie znana w Polsce, tylko nikt nie wie, że to on zrobił. Takie słynne zdjęcie z taką wioską i nad tą wioską stoi wilk taki. Ono bardzo często pojawia się w różnych wydawnictwach, natomiast to Mirek Iskra i on będzie wisiał w plastyku, a na płocie plastyku, jak co roku, będą wisieli ludzie z Young Photo, czyli z młodej fotografii, zupełnie młodej. Tam w tym quasi-konkursie biorą udział ludzie, którzy są uczniami szkół ponadpodstawowych w Płocku, a my w Płocku mamy 3 klasy fotograficzne. I pojedyncze wystawy, wystawa w SDK-u, gdzie będzie prezentowany płocczanin, bo również mamy płocczan. Romek Krupiński pokazuje cień, piękna fotografia czarno-biała, gdzie króluje czerń, głęboka czerń. No ale zdjęcia naprawdę można stać i oglądać. W Galerii Brama w Nowym Rynku 10 będzie Piotrek Statkiewicz, który pokazuje fotografię w podczerwieni. Taka zupełnie dziwna technika robienia zdjęć, dająca pełne nasycenia kolorów. I w Mediatece będzie Darek Osowski, fotoreporter płocki. Kolega z Tygodnika Płockiego. Z Tygodnika Płockiego. On pokazuje swoje momenty, czyli fotografie, które wybrał reportażowe właśnie na trzecie dni fotografii. I to jest 15 wystaw, które no, obecnie wieszamy i ustawiamy wszystkie wystawy. Do tego zostały zorganizowane warsztaty dla młodych. Będzie je prowadził Andrzej Grudzień, znakomity fotograf i specjalista, co pani pytała, fotografii analogowej. I będzie właśnie z analogu pokazywał dzieciakom, jak się naprzód robi zdjęcie, później wywołuje kliszę, później z tej kliszy robi się zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugie warsztaty będą poświęcone fotografii cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem Photoshopa i to poprowadzi Andrzej Łukasiak, tutaj też płocczanin. I 21 września organizujemy spotkanie z profesorem Andrzejem Zygmuntowiczem. Będzie to wykład Andrzeja Zygmuntowicza o fotografii. I tak to wszystko jest zorganizowane i rusza to wszystko 8. 8 o 17 w Mediatece mamy oficjalne otwarcie, bo nie będzie wernisaży, bo przy 15 wystawach no, nie ma takiej możliwości. Więc będzie oficjalne otwarcie.
i z prezentacją autorów, a 9 września od godziny 10 do 13 jest spotkanie w Mediatece z autorami wystaw, gdzie zupełnie otwarte, ludzie mogą sobie przyjść, spotkać fotografa, porozmawiać, zapytać go i tak dalej. A o godzinie 14 w Płockiej Galerii Sztuki jest oprowadzenie autorsko-kuratorskie, czyli przychodzą autorzy na swoje wystawy i no, są do bicia, jak to mówią. Czyli opowiadają o swoich pracach. Opowiadają i można od razu te prace oglądać. Mhm. I do kiedy potrwają? To wszystko trwa do 23 września. Wszystkie wystawy będą czynne. Ja bardzo serdecznie zapraszam na te wystawy, ale nie omieszkam dodać, że to wszystko zawdzięczamy przede wszystkim życzliwej współpracy instytucji kulturalnych, dużej życzliwości naszego patronatu medialnego i za co pani redaktor również bardzo serdecznie dziękuję, ale też głównie dlatego, że zarówno Urząd Miasta, jak i nasi sponsorzy uwierzyli i potrafili dać mi możliwości. Urząd Miasta, który właściwie, ja to tak nazywam, że to współorganizator, no i nasi sponsorzy, jak Studio A Andrzeja Łukasiaka, Bank Spółdzielczy Starej Białej, APS, to jest firma energetyczna, i Fundacja Pern. Takich mamy sponsorów i dzięki nim to wszystko się udaje. A my możemy to opisywać. Bardzo dziękuję, że w tym napiętym harmonogramie znalazł pan czas na przyjście do naszego studia. To ja bardzo dziękuję za wywiad. I życzę oczywiście, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. A ja zapraszam na otwarcie, naprawdę będzie ładnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Henryk Malesa. Dziękuję bardzo.